Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Rafał Grupiński, Platforma Obywatelska, Klub POKO, przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Dzień dobry. Panie przewodniczący, jaka jest według pana najlepsza koalicja na wybory parlamentarne? Koalicja opozycji no. oczywiście. Wychodziliśmy z założenia już przed wyborami europejskimi, że mm, im jest ona szersza, jeśli chodzi o te, Podmioty polityczne oczywiście, które opowiadają się po stronie demokratycznego porządku prawnego. I które prowadzą proeuropejską politykę, to że tego rodzaju podmioty powinny iść razem, niezależnie od pewnych różnic światopoglądowych, które mogą oczywiście te, te partie dzielić, z tego względu, że wybory europejskie miały też charakter jednak przecież bardziej e, o, ogólny, jeśli chodzi o, o program, bo dotyczyły wspólnych działań w Europie, Jasne, a nie tak światopoglądowych, bo teraz, tego Europa nie Teraz wyjrzały wybory parlamentarne. No i trzeba się określić jakoś w bardziej pełny sposób, prawda, jeśli chodzi o program. Tak, oczywiście. I nie jest to na pewno dla nikogo tajemnicą po kilkunastu latach naszej współpracy w samorządach, ale także wspólnej pracy w rządzie, że jakby partią, partnerem pierwszego wyboru dla nas jest Polskie Stronnictwo Ludowe i to jest, to jest oczywiście mm, dla nas partner e, najistotniejszy, ale, w, ale też e, w tym największy wiemy, jest ambaras, że na żeby dwoje ma... chciało naraz. Tym ta, bardziej, ta, ta. że to nie jest tak, że są dwoje, ponieważ po, że tak powiem w waszej stronie już jest nowoczesna i już jest inicjatywa polska. Tak i tutaj ta współpraca nasza już jest, tak bym powiedział wręcz stała. Nie tylko stabilna. Myślę, że to jest dobry prognostyk. Z inicjatywą polską że... też stała i stabilna? Tak. A na czym polega? Ponieważ. Jak wiemy, Chcę państwo przy... są poza parlamentem, mówię państwo z inicjatywy polskiej, więc co, co wspólnie robicie? No wspólnie e, e, pracujemy nad programem. Pani Barbara Nowacka jest e, członkinią sztabu e, wyborów parlamentarnych e, i tutaj ta praca t, e, trwa wspólnie. Natomiast e, ważne też jest, by podkreślić, że w tym, w, tych, e, w tym zespole, który dzisiaj wspólnie pracuje nad... Nad przygotowaniami do kampanii są także samorządowcy, że to jest Platforma Obywatelska, nowoczesna, Inicjatywa Polska oraz duża grupa samorządowców, którzy nas wspierają, chcą z nami iść w tej no tak, kampanii. Ale to, ale że to nie jest zagrożenie dla samorządu. To są samorządowcy, tylko to są samorządowcy związani z Platformą Obywatelską. Ale także bezpartyjni, nowoczesną. jak chociażby prezydent Frankiewicz, prezydent Gliwic. A z kim się teraz toczą rozmowy? Do czego jest upoważniony Grzegorz? Z o ile ma jakieś upoważnienia, o ile nie działa samodzielnie. Y w tej chwili hmm, czekamy na decyzję Polskiego Stolnictwa Ludowego, która powinna zapaść w ten weekend. Jak to się kiedyś mówiło, tutaj, za piątek. Teraz nie prowadzą państwo, nie wiem, nie prowadzi Grzegorz Schetyna, czy ktoś inny, rozmów z innymi podmiotami? Tylko trwa oczekiwanie? Rozmowy, rozmowy, rozmowy odbywają się w, w wielostronnie. Tak więc, y, także z ugrupowaniami lewicowymi. Y, y, jeśli chodzi o to, przewodniczący Grzegorz Schetyna spotykał się z y, politykami lewicy. Natomiast a z Władysławem Gosiniakiem, Kamyszem, czy się spotykał? Yy, tak, no tu akurat jesteśmy w stałym kontakcie, tym bardziej, że pracuje w tej chwili Sejm, więc. Jasne, nie tak. chodzi są o to, że, że przychodzi na korytarz, mówi dzień dobry, cześć, Władek. A, cześć, tu wszystko jakby wiemy, tu jest w tej chwili jest decyzja Rady Naczelnej. Yy, Polskiego Sądu Lodowego jest decydująca. Wszystko, myślę, zostało powiedziane. Myśmy wyraźnie podkreślili, że dla nas PSL jest tym partnerem e, e, najistotniejszym w tej chwili, bo jak mówię, kiedy już jesteśmy z nowoczesną inicjatywą polską i, i czekamy na decyzję. Czyli Oczywiście... Rozumiem, że to jest tak, że jeżeli PSL zdecyduje, że dołącza do Platformy Obywatelskiej, no i Nowoczesnej, i Inicjatywy Polskiej, to w tym momencie Platforma się zatrzyma i nie będzie się już poszerzać ta koalicja OSLD i Wiosna? Jeżeli taki byłby warunek PSL-u? I samorządowców, przypominam. I samorządowców, dobrze. Natomiast no to wszystko jeszcze oczywiście zależy od, od rozmów związanych z budowaniem programu i od też decyzji partnerów, dlatego że zawsze są dwie strony, więc. Nasze dobre chęci, na przykład w przypadku PSL-u, e, napotkały na pewien, pewną wstrzemięźliwość, czy pewien dystans ze strony części ludowców. Ja rozumiem, więc dlatego ja... i... nie, nie, nie mogę dzisiaj ja przez, osobiście ja wiem, przesądzić za pytam... inne partie, czy będziemy razem w, przysz... w najbliższych tygodniach, czy też nie. Ale właśnie pytam, czy jeżeli PSL postawi taki warunek, bardzo chętnie, bo oni też mówią, że Platforma to jest ich pierwszy wybór, ale już Lewica nie. Jeżeli tylko Platforma... Rozumiem, że z dobrodziejstwem, że tak powiem, przepraszam, nie chcę nikogo urazić inwentarza, czyli nowoczesną, tak, nowoczesną samorządowcami inicjatywą polską. To co, to wtedy się platforma gotowa y, zatrzymać w tej y chęci rozszerzenia koalicji? No tu y, decyzje są przed nami, więc y, ja nie, my jesteśmy otwarci na. Jak mówię na jak najszersze jednoczenie opozycji, więc w tej sprawie oczywiście no, też będzie dużo zależało, jeśli będzie pozytywna decyzja PSL-u, jakie, jakie rozmowy po tej decyzji nastąpią między nami, tak? Bo to przypomnę, że warunek PSL-u, żeby na przykład SLD nie było w koalicji, jest o tyle, o tyle. Interesującym tematem do rozmów, że przecież PSL, SLD yy, wiele lat współrządził także, jeśli chodzi o, o, o yy, kancelarię prezesa Rady Ministrów. Ale jak wielu mówią koalicjach samorządowych. Więc oczywiście ten dystans nagły jest tutaj no dość bym powiedział zastanawiający, My, ale jak Pan, mówię. że to jest dystans są negocjacyjny? Nami. Być może jest to dystans negocjacyjny, ale to jak mówię, yy, okaże się potem, kiedy ludowcy podejmą decyzję w to tej to najważniejszej sprawie. W... Czy idą z nami? w wurowisko, czy też coś tam w szprychy włożył tymi słowami, że być może jest to dystans negocjacyjny. No ale... No, przypomnę, że, że Polskie Ludowe tak, w, 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 w pewnym momencie wystąpiło i oznajmiło, że nie ma już koalicji europejskiej, prawda? Wielu ludowców oznajmiło, uważa, że to, nie tak? Był, tak, że to nie był dobry ruch. No zobaczymy. W każdym razie, żeby zakończyć że kwestie ma, także... SLD i wiosny, czy to są y, ugrupowania nieco mniej pożądane niż PSL? Taki wniosek można z tego, co pan do tej pory i panowie inni, i panie z Platformy powiedzieli, wyciągnąć? Nie, nie chcę tego osobiście przesądzać, y, jaki jest stosunek, jaki mniejszy czy większy dystans do tych podmiotów. Przypomnę, że z SLD szliśmy razem do wyborów i razem z PSL na jednych listach. I są państwo z tego zadowoleni? Mamy, po mamy wyniku, też... tak? Ponieważ no, SLD, jak, jak wiadomo powiedział, dziękujemy, fajnie było, ale idziemy w swoją stronę w, w Parlamencie Europejskim. Tak, więc to, to oczywiście było dość jednak zaskakujące, że tutaj się nie udało tego poukładać tak, jakbyśmy tego pewnie chcieli odbyć. I to zapala pozytywnie. taką lampkę ostrzegawczą? Więc to na pewno na pewno w jakimś sensie każe podchodzić nieco ostrożniej do, do, do rozmów, bo proszę pamiętać, że. Nie jest, że nie można też budować koalicji z wszystkich możliwych podmiotów, czy jak najszerszej. Nie mając pewności, że po wyborach, kiedy powstanie klub parlamentarny Zjednoczonej Opozycji, że nagle się okaże, że każdy ma swój interes z kraja i zacznie tworzyć jakieś podkluby lub... Ale w ogóle może być I tak. zamiast Zjednoczonej Opozycji byśmy mieli w parlamencie no, podzieloną nawet nie opozycję. nie podkluby, tylko to... mogą być wręcz kluby, koła. Tak, mogą się wszyscy po prostu... Muszą być w... znane twarde reguły lejalności wjechać... dzisiaj i umowy partnerskie tak sformułowane, żeby nie było tego niebezpieczeństwa. Czyli nie ma takiej opcji, że idziecie na dużej platformie, a tak naprawdę na plecach obywat Platformy Obywatelskiej mniejszego grupowania, a później każdy idzie w swoją stronę. No to, by, to nie byłoby e, e, nie było to, mówiąc delikatnie, pozytywne dla Polski, gdyby taki scenariusz miał się zrealizować, dlatego zrobimy wszystko, żeby go uniknąć. A jak to jest, czy chodzi o pragmatyzm, czy o wartości w tworzeniu tej koalicji? Przede wszystkim wartości, dlatego, że Yy, mamy yy, bardzo wiele spraw wspólnych, yy, podzielanych przez wszystkie partie opozycyjne, niezależnie od pewnych różnic światopoglądowych, i to jest zarówno Chęć powrotu do trójpodziału władzy przestrzegania porządku prawnego w Polsce, ale także jeśli chodzi o kierunki polityki europejskiej. My dzisiaj o 10.30 w Sejmie przedstawiamy nasz program polityki zagranicznej i, i to w, w temu towarzyszy przygotowany cały program 40 którym pragmatyczny właśnie jeśli chodzi o sposób z uprawiania tym, tak, polityki. Że tak powiem pospieszają, bo cały program ma być za tydzień z hakiem ogłoszony. Prawda? Taki program na wyborach. Tak, ale polityka zagraniczna akurat nie jeśli chodzi o naszych partnerów. Yy... Praktycznie żadnych różnic nie, nie budzi, prawda? Szczególnie polityka europejska. Więc Czyli tutaj... rozumiem, że ten program, który będzie przedstawiony za ponad tydzień, to będzie program, który będzie wypadkową różnych pomysłów, poglądów wszystkich tak, bo to będzie te, koalicyjnych. Nasz, nasz, nasz kongres, którym, na którym będą 43 panele, będzie przede wszystkim kongresem koalicji obywatelskiej, tak? a więc robimy to razem z nowoczesną inicjatywą Polską. A jeśli chodzi o te wartości, to jak pan doskonale, all of you. Musiał się pan z tym mierzyć. Dużą karierę w mediach elektronicznych zrobiło pan, pana oświadczenie na temat związków partnerskich. To jak to jest z tymi związkami? Jeżeli już wszystko jasne, że, że te związki partnerskie są dla was ważne, one będą w programie czy nie? No, my, my oczywiście jesteśmy w tej sprawie my, otwarci z tego prostego powodu, że blisko dzisiaj 40% dzieci rodzi się w związkach partnerskich, patrząc chociażby od tej strony. Tak? I żeby my, stabilizować Mobilizować y, y, prawne chociażby życie tego, tego rodzaju związków i a, pomagać tym rodzinom. My musimy po prostu w tej kwestii y, ten problem rozstrzygnąć. Ale pozytywne. myślę, że, że tu nie chodzi o te związki, tylko o związki no, Nie chodzi chet, o wszelkie oczywiście związki Oczywiście chodzi o wszelkie związki partnerskie, bo tu chodzi po prostu o pewne prawa, y, y, prawa do, do wiedzy o. O opiece szpitalnej, o kwestie spadkowe i tak dalej. A więc bardzo wiele problemów prawnych, a nie o małżeństwa jednopłciowe. Czyli rozumiem, że to się znajdzie w programie wyborczym, nawet jeśli nie na czołowym miejscu, to, to nie będzie to ukrywane na powyborach, żeby ja ci ze świe, świebodziny, jak to było ze świebodzic, czy świebodzina i, i pleszewa, Ach, to... żeby się nie przestraszyli. Chcę no. pani, <laughs> pani redaktor przytoczyć pociętą moją wypowiedź w sposób ordynarny przez, przez Yy, telewizję publiczną, no, no, ale to już trudno. Ale to... ja to ak akurat widziałam na portalu Polsat News. Tak, tak, no, bo to, ale to było... Ale to było, ale to było przy... Tak, tak, no, to było sprokurowane, nagrane przy pomocy Środków służb specjalnych, tak więc bez, bez kamery, tylko no dobrze, ale, z mówił w plesze, ale mówił pan o Pleszewie. Tak, wspominałem, że bez tylko że tam był taki fragment, którego nie było niestety, bo był wycięty, którym mówiłem, że bez edukacji e, równościowej, tak, bez edukacji w szkołach, bez przygotowania ludzi do tego, dlaczego trzeba wszelkie mniejszości szanować i o tym mówi polska konstytucja, bez tego e, ludzie tego w mniejszych miejscowościach, tam, gdzie, gdzie są często jakieś uprzedzenia po prostu nie zrozumieją tego rodzaju postulatów bez, edu bez edukacji, jak zresztą we wszystkich sprawach. Tak gdybyśmy my przeprowadzili na przykład Taką edukację i, i tłumaczenie przy pomocy środków, jakie mieliśmy, chociażby reformy emerytalnej 67, to nie byłoby takiego sprzeciwu, przecież, tylko wprowadzane to było trochę, powiedzmy sobie, gwałtownie, bez tego przygotowania edukacyjnego, i dlatego był potem silny opór chociażby związków zawodowych. Panie pośle, czy będzie zobowiązanie w tym programie przedwyborczym, nazwijmy to tak, że jeśli koalicja wygra, to wprowadzi 1000 złotową podwyżkę dla nauczycieli. No to zobowiązanie jest, tak? To zobowiązanie już podjęliśmy jakiś czas Ale temu. Ale będzie w tak ono w programie? Yy, tak, oczywiście mamy, w tym naszym programie mamy cały, yy, bardzo ciekawy moim zdaniem, yy, program nowoczesnej, demokratycznie otwartej szkoły. Przy, zaprezentujemy go właśnie w jednym z paneli poświęconych edukacji i to jest yy, nie tylko program jak powiem dowartościowujący nauczycieli w sensie finansowym, ale to jest tak, że program tej demokratycznej szkoły bez zadań domowych, taki program, w którym Komisja Edukacji Narodowej powstaje nowa, poza politykami i ona przygotowuje zegarek. programy. Ja chcę zapytać, czy, czy Stanisław Gawłowski będzie na listach koalicji do parlamentu? którego akt oskarżenia przeciwko niemu został skierowany do sądu. On sam wyraża zadowolenie z tego powodu. Mówi, że będzie miał okazję się oczyścić. No wreszcie tak. Będzie miał okazję się oczyścić. Nie, zapewne nie, nie zakończą się te sprawy przed wyborami. E, trudno mi dzisiaj odpowiedzieć, bo też e, przede wszystkim istotne jest, jak sam Stanisław Gawłowski podchodzi do tej kwestii. Dziękuję bardzo. Rafał Grupiński, Dziękuję Platforma bardzo. Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Beata Mknicz. Do usłyszenia. Dziękuję.